24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam w studiu pana profesora Pawła Kowala, posła koalicji obywatelskiej. Dzień dobry, dzień dobry. Panie profesorze, pan ma dorobek naukowy pozycję w nauce. Czy wystartuje pan do Sejmu, do Senatu, czy może nigdzie w związku z tym dorobkiem i z tą pozycją? Ale to szkodzi dorobek naukowy w startowaniu do Sejmu albo Senatu. A w ogóle jest... dorobek naukowy nie, nie jest szkodliwy dla uprawiania polityki? Nie, nie. Myślę, że w polityce muszą być ludzie, którzy mają doświadczenie naukowe, i którzy mają wyższe wykształcenie i niższe. Najlepiej to, żeby Sejm maksymalnie czy Senat odzwierciedlały. Y, społeczeństwo, czyli różne postawy, różne doświadczenia zawodowe, i, i biznes, i politykę, i, i usługi, i, i to myślę, to, to byłoby takie optimum. Moje doświadczenie z parlamentu, też Parlamentu Europejskiego, a, a przede wszystkim polskiego parlamentu, polega na tym, że najlepiej, żeby była jak najbardziej zróżnicowana ta, y, y, ta, ta y, grupa poselska. I, lepiej niż na przykład, jak niektórzy sobie wyobrażają, żeby to byli sami prawnicy, czy żeby to byli sami profesorowie. To To nie jest dobrze. Ja chętnie pracuję z ludźmi, którzy mają inne doświadczenie zawodowe, bo to się najlepiej wtedy gdzieś tam uciera. Czyli co z Senat, czy Sejm jednak? No coś tam będzie. Nie, jest, nie jestem upoważniony, żeby tutaj dawać oficjalne oświadczenia, ale będzie dobre dla mnie rozwiązanie, jak sądzę. Zresztą w pewnym sensie dla mnie jest każde rozwiązanie dobre, bo jak pan pamięta, ja sobie lubię czasem zrobić przerwę też i mi to raczej nie szkodzi, więc nie, nie, nie podkręcam się jakąś swoją sytuacją w tym kontekście. Jeśli chodzi o Senat, to jest pewien problem. Że nikt nie chce autoryzować Romana Giertycha y, jako swojego przedstawiciela w Sejmie. Pan albo ktoś z kalicji Obywatelskiej by autoryzował Romana Giertycha? Wie pan co? Powiem panu szczerze, bo prawda jest najlepsza. Ja nie mam zielonego pojęcia, jak, jak się toczą rozmowy senackie, więc nie będę tu nic bajdużył, bo nie chcę tu y, nikomu niczego popsuć, zaszkodzić. Nie, nie, naprawdę tym się po prostu nie zajmowałem. Też jest tak, że człowiek nie może się wszystkim zajmować. Nawet towarzysko mnie wczoraj ktoś o to pytał. Po prostu nie wiem, jak ta sytuacja wygląda. To zajmijmy się tym, co jest poniekąd pana specjalnością, czyli polsko-ukraińskie relacje. Dobrze wykorzystaliśmy tę rocznicę 80. rzezi wołyńskiej, czy w ogóle dałoby się ją dobrze wykorzystać w obliczu wojny, którą Ukraina toczy. Po, po napaści Rosji? Ja myślę o tym tak. Mamy najlepszy okres w relacjach polsko-ukraińskich, w tym całym nieszczęściu, którym jest wojna i z którego będzie jeszcze dużo kłopotów przecież. Więc jest to dobry moment do pójścia krok dalej. Czyli ja widzę, że premier powinien jednak doprowadzić metodami dyplomatycznymi, żeby cmentarze były oznaczone i trwały ekshumacje. Mi nie pasuje, że premier robi yy, no, taki, takie wydarzenie, że sam yy, stawia krzyż na Ukrainie. Z tego względu, że od premiera to ja oczekuję politycznych działań, żeby były postawione krzyże na wszystkich grobach. A, a dodatkowo uważam, że premier nie powinien wykonywać gestów, które mogą zadziałać w drugą stronę. Bo co my zrobimy, jak na przykład premier Szmygal Czyli premier Ukrainy też zacznie stawiać upamiętnienia, na przykład w miejscu, gdzie nam by to nie pasowało. Także uważam, że za dużo było napięcia, za mała skuteczność polskiego rządu. Natomiast to, co nas wszystkich łączyć powinno i chyba łączyć czyli rząd i opozycję powiedzieć jasno, to było ludobójstwo, ta zbrodnia miała taki charakter. Ona została dokonana przez ukraińską organizację ukraińskich nacjonalistów. Była zaplanowana. Ja jestem w stanie, to nie jest dzisiaj ta audycja, wyjaśnić, dlaczego tak uważam, podać konkretne argumenty. A resztę czasem trzeba poczekać też, no, trzeba też poczekać na stronę ukraińską. No właśnie, bo strona ukraińska yy, uważa, że UPA czy OUN mają zasługi w walce z Sowietami, że też w jakimś stopniu walczyli z Niemcami, a Bandera czy Roman Szuchewych. To są bohaterowie z tego powodu. Zresztą Bandera w tym czasie siedziała akurat no, za No ale liczy się także to, yy, yy, jaką myśl, że tak powiem, przekazywał. Y, y, takim ludziom jak Szuchewicz, czy Ale ogóle... no Dobrze, że to rozmawiamy parę dni po tym, bo można trochę tak bardziej be, bez tych emocji. Znaczy, oczywiście, że y, jeżeli dzisiaj pojawiają się na Ukrainie ulice Bandery bardzo gęsto I pomniki. To ja, i pomniki, to ja doskonale to rozumiem, że to chodzi nie o to, żeby Polsce zrobić przykrość, tylko że to jest antysowieckie i antyrosyjskie. I oczywiście, że historycy ukraińscy mają rację, że upa była e, antybolszewicka. No nie wyklucza to jednak faktu, że w tym konkretnym aspekcie i w tym konkretnym miejscu i w tej sprawie, czyli na Wołyniu i generalnie w województwach wschodnich II Rzeczpospolitej doszło do aktów ludobójstwa na dużą skalę. I to, co pan powiedział, to było zaplanowane, to nie było spontaniczne. To z całą pewnością było zaplanowane, to jest kwestia badań. Już w tej chwili historyków uznanych i polskich, i ukraińskich zresztą, ale przede wszystkim wymienię profesora Grzegorza Motyka, który to dokładnie przebadał w ostatnich latach. Ta na, książkę tak, na ten temat. To znaczy to, to jest poza dyskusją. I tu nie ma co rozmawiać, natomiast no, to jest tak, że też historia wymaga pewnej dojrzałości. To znaczy, kiedy my rozmawiamy nie wiem, przykładowo o narodowych siłach zbrojnych, to z jednej strony będzie wielki bohater, o którym ostatnio napisałem w książce o jego bratanicy, czyli Piotra Bakanowicz, w książce o Magdalenie Bakanowicz, dużo o tym napisałem. Wielki bohater narodowy. Sił zbrojnych, ale będzie też wielu y, żołnierzy, oficerów Narodowych Sił Zbrojnych, którym jednak pewne poważne rzeczy zarzucić można. No I, jak, i tego samego bym oczekiwał od ukraińskich historyków czy polityków, żeby umieli to powiedzieć, odnieść się do tego y, i na chłodno przyznać, że OUN-UPA zaplanowały zbrodnie na Polakach, która, miała, która była czystką etniczną w sensie sposobu wykonania, w sensie charakteru, miała charakter ludobójstwa. A czy na Ukrainie jest w ogóle świadomość, że Stepan Bandera był skazany w procesie zabójców ministra Bronisława Pierackiego i on właściwie wolność uzyskał z tego powodu, że był przeniesiony do więzienia w Brześciu. Zaczął się wrzesień 1939 roku. On zresztą potem miał, zamieniony ten wyrok śmierci na dożywocie. Nawet w Polsce nie ma tej przecież świadomości. Ostatnio mój syn mnie zaskoczył, że to wiedział, ale generalnie to uważam, że to jest wiedza specjalistów. Nawet wszystkie rzeczy, które pan powiedział, to ja już wszystkich tych szczegółów na przykład nie znałem. No nie, nie ma też powodu, żeby to wszyscy znali, no bo to już są dość szczegółowe zagadnienia dla ekspertów historii i tego okresu dodatkowo. No bo to rzuca pewne inne światło na rolę bandery jeszcze w międzywojniu. Ale rola bandery nie jest pozytywna z naszego punktu widzenia. Chociaż każdy Polak, który chce zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, no powinien pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Ukraińska perspektywa na ten problem jest taka, że Ołn, Upa, Bandera, Szuchewicz, to są przede wszystkim bohaterowie walki z bolszewikami, sowietami. sowietami. I ja pamiętam jeszcze syna Szuchewicza, który urodził się w łagrze i znam tę legendę Szuchewicza powojenną, która była legendą, doheroiczną, no, heroiczną, to też trzeba wszystko to powiedzieć, żeby była prawda powiedziana. Natomiast co dotyczy zbrodni, nie ma co tutaj iść na żadne... Tu nie ma miejsca na tak zwane kompromisy. No tu jest tylko miejsce na prawdę. Prawda jest taka, jaka jest. Minęło 80 lat, czas dojrzeć do tego, żeby o tym otwarcie rozmawiać. Też trzeba przypominać, że związek państwa ukraińskiego z tą zbrodnią jest. No nie było taki państwa ukraińskiego Taki sobie. Wynika tylko z tego, że państwo ukraińskie czasami gloryfikuje tych bohaterów. My, jako Polacy, nie powinniśmy tutaj za bardzo cisnąć, że tutaj państwo ukraińskie występuje, bo nasz stosunek do ziem wschodniej II Rzeczpospolitej w 1943 czy 1944 roku powinien być zgodny z prawem międzynarodowym. To były ziemie formalnie należące do Polski w tamtym czasie. Mor mordercy z Ołupa byli najczęściej obywatelami Polski. Polski. E, takie powinno być nasze stanowisko. Sam Bandera przecież uczył się w Polsce. Sam Bandera uczył się w Polsce i większość e, tych e, ludzi, upadł, byli przecież obywatele polscy. I, I dobrze mówił po polsku na procesie, tylko nie chciał mówić po polsku. E, no i tam mu zrobiono wyjątek, zdaje się. Tam mówił, w końcu, w końcu mówił na procesie pirackiego e, po ukraińsku. Więc to też jest, to też są wszystko fakty. I musimy te fakty rozumieć i do nich jakoś tam umieć się odnieść a czy ta sprawa ukraińska bo niektórzy politycy Konfederacji mówią o ukrainizacji Polski wprost albo banderyzacji Polski będzie miała wpływ na wybory na kampanię wyborczą bo ten temat jest jednak jednym z takich gorących ja bym powiedział wszystkim politykom i Konfederacji i innym którzy tak mówią żeby przyjęli perspektywę polskiej racji stanu jaka jest dzisiaj polska racja stanu żeby na przykład Zawrzeć z Ukrainą traktat i zawrzeć wzajemne zobowiązania, także zobowiązania strony ukraińskiej wobec nas. No to jest jednak tak, że nie jest to sprawa do rozgrywki. Od prawie dwóch lat, no od półtora roku, polskie społeczeństwo jest w stanie czegoś, co bym określił jako powstanie humanitarne, pomagając Ukraińcom. Ludzie czegoś w związku z tym oczekują. To nie chodzi o rewanż w takim bezczelnym rozumieniu, ale to chodzi o poczucie, że jesteśmy blisko i będziemy też traktowani jako najbliższy sąsiad, tak jak zapewniał prezydent Zełański Popatrzmy więc z polskiego punktu widzenia. Polski punkt widzenia jest na przykład taki: stworzyć dzisiaj mechanizm, o co ja też apeluję oprócz tego traktatu, o którym. Pisaliśmy już kilka razy z Janem pan Krzysztofem pan o tym, jak ostatnio był to w studiu. Tak, bo to jest w ogóle kluczowa rzecz, żeby zapisać, żeby nie polegać na emocjach. Emocje mogą być lepsze, gorsze, wie pan, to jest jak w życiu z polityką. Ale zapisać to w formie prawnej, tak jak robią Francuzi, Niemcy, Włosi, nauczyć się tego. Nawet jak się pogorszą te emocje polsko-ukraińskie, będziemy mieć zapisane my dla was to, wy dla nas to. Tak powinno wyglądać w relacjach międzynarodowych. Teraz jest kwestia zbudowania dobrego tranzytu. My zamiast się tak skupiać na blokowaniu produktów ukraińskich, powinniśmy szybko pomyśleć o tym, jak przejąć tranzyt z Morza Czarnego, który wojna potrwa. Ja wróciłem prosto z frontu. Pewnie jestem jedynym politykiem z zachodu, który był już kolejny raz na linii frontu. Rosja wypowiedziała tamtą umowę zbożową. Wypowiedziała umowę zbożową, ONZ sobie nie da rady, a wojna z całą pewnością jeszcze potrwa. Tak to niestety dzisiaj wygląda. Czyli co Polska powinna zrobić? Wrócić do starego modelu z jeszcze z XVI-XVII wieku i przejąć tranzyt i zarabiać. Nie tylko wykłócać się i robić tę koalicję z, z Węgrami, tylko powiedzieć Ukraińcom: Słuchajcie, jesteśmy w stanie w ciągu roku się przygotować do pełnego tranzytu, y, powiedzieć naszym partnerom w Unii: dofinansujcie nam to, to będzie dla wszystkich korzystne. To będzie korzystne także dla partnerów gdzieś na Bliskim Wschodzie i, no i w Afryce. To, to, czy jesteśmy w stanie, bo byliśmy w stanie milion ton przewieźć? Rozumiem rok temu, no, że byliśmy w stanie mniej, ton. ale dzisiaj, wie pan, minął rok, nie? Jako obywatel, jako polityk opozycyjny, ale to gra mniejszą rolę. Chciałbym, żeby tu był uwzględniony polski interes w taki sposób, że on mówi, dobra, w pierwszym roku milion, ale w drugim już dwa czy trzy. Jesteśmy w stanie w ciągu trzech lat zmodernizować sieć kolejową. Przerzućmy dużą część tranzytu z Morza Czarnego, gdzie on w tej chwili nie funkcjonuje normalnie, nawet jeżeli zostanie zawarta nowa umowa na Bałtyk. Więc nie myślmy w kategoriach blokady. Ochronimy polski rynek i transferujmy, transportujmy zboże i nie tylko zboże z Ukrainy, pokażmy, że możemy. Będziemy wtedy powiązani z Ukraińcami i będzie tak jak z Litwinami. Dopóki żeśmy się nie powiązali gospodarczo, ciągle były kłótnie, a teraz jest głównie rozmowa o biznesie i polityce. A czy nie ma problemu politycznego, bo prezydenci dwóch krajów, Czech, który jest mniej dotknięty, Słowacji bardziej, czyli Zuzana Czaputowa i Petr Pawel powiedzieli wyraźnie swojemu społeczeństwu w wywiadach, że jest zmęczenie. Ich społeczeństw tą pomocą, a same państwa, czyli Czechy i Słowacja, nie wytrzymują tych y, obciążeń. Czy w Polsce też taki klimat mógłby być? Bo, bo na szczęście to... jeszcze nie ma, bo ludzie w Polsce rozumieją, że to dotyczy naszego bezpieczeństwa. Przecież nasze zaangażowanie na Ukrainę y, to nie chodzi o, o jakieś y, pomagactwo. To chodzi o fundamentalną kwestię Gdy bezpieczeństwa. Wojna się toczy poza naszym terytorium. No, panie redaktorze, toczy się po nas, po, poza naszym terytorium. To powiedzmy może brutalnie, idźmy krok dalej. Właśnie dlatego nie toczy się w Polsce być może, że Ukraińcy ponad rok stawiają opór i że faktycznie dzielnie stawiają. No, jak mówię, dopiero wróciłem spod Zaporoża, spod Doniecka, widziałem tych chłopaków na, na froncie. Rozmawiajmy z politykami politycznie i twardo ukraińskimi, ale serdecznie, bo to są przecież nasi sojusznicy. A jeżeli chodzi o podejście do sytuacji na Ukrainie, bo patrzymy na to no właśnie przez pryzmat tego, że im dłużej i lepiej się trzyma Ukraina, a naprawdę się nieźle trzyma, na te warunki, tym lepiej dla naszego interesu narodowego. Bo to, to jest przecież tak powiązane, a to nie chodzi o to, że my pomagamy bez sensu. To w tym też jest interes. Ale czy pomagamy w takim sensie, no bo jak pan był, to może to powiedzieć z pierwszej ręki, czy to państwo funkcjonuje ukraińskie, czy gospodarka? Funkcjonuje, usługi publiczne. Nie jest tajemnicą, nie zdradzę tej tajemnicy, że duża część budżetu jest wspierana przez Unię i Stany. Unię, tak. y, Na bieżące wydatki, tam z sektora budżetowego. I, i, i tak tego. musi być. Nie jest tajemnicą, że z Ukrainy wyjechało, różnie się o tym mówi, 5, 6, 7 milionów. gdzie jest prawdopodobnie poniżej 30 milionów ludzi na miejscu. Nie jest tajemnicą, i sam to widziałem, że są całe przestrzenie opuszczonych wsi miast na wschodzie w linii przyfrontowej. Ale jest też prawdą, że mimo tego wszystkiego to państwo dobrze funkcjonuje. Funkcjonuje jego dyplomacja, funkcjonują szkoły, funkcjonuje to wojsko, które jest w lepszym stanie niż rok temu. To widać, że Ukraińcy nie marnują czasu. No, my jesteśmy podobni z Ukraińcami, więc jak ktoś sobie chce to wyobrazić, to niech sobie wyobrazi, że ta mobilizacja działa na emocjach. Ja się bardziej martwię o Ukrainę już po wojnie. Bo wtedy to będzie państwo, które musi mieć szybko otworzoną drogę do negocjacji unijnych i natowskich, bo to będzie jedyny sposób utrzymania tego państwa w takim elementarnym, moim zdaniem, porządku, anty, tych przepisach antykorupcyjnych itd. Tak Dlatego jestem takim zwolennikiem. A nie było utwarczym. naiwnością, że Ukraina nagle zostanie przyjęta do NATO? Ja uważam, że nie. Wiem, że tutaj wielu ludzi inaczej ode mnie uważa, ale najgorszą rzecz, którą mówią eksperci na Zachodzie, i tego się im nie da przetłumaczyć, i mówię to wielu moim przyjaciołom, za każdym razem, kiedy mówisz, że Ukraina może być w NATO po zakończeniu wojny, to wysyłasz do Putina list, na którym jest napisane: Ciągnij, ciągnij, ile wejdzie. To tak, tak się nie robi tej polityki. Putin dostaje wtedy komunikat, że ma przeciągać wojnę za wszelką cenę, bo wtedy się utrzyma u siebie u władzy, lub. Jeśli by doszło do negocjacji, że pierwszym punktem ma być Ukraina nie wchodzi do NATO. NATO powinno było podać jakiś konkretny termin i pisało o tym zresztą wielu też odważniejszych publicystów, jak Timothy Garton, aż Snyder zdaje się o tym mówił. I tutaj trzeba było zrobić krok dalej w stylu tego, co się działo przez ostatnie pół roku. Przez ostatnie pół roku wydarzyło się nawet w Unii Europejskiej szereg rzeczy, których sobie wcześniej nikt nie wyobrażał, bo kto sobie wcześniej wyobrażał, że Ukraina dostanie nagle zaproszenie do Unii? No, czasem trzeba działać politycznie. I na to tutaj się trochę wystraszyło. Mam nadzieję, że unia się jesienią nie wystraszy i otworzy negocjacje, bo to jest jedyny sposób utrzymania państwa społeczeństwa ukraińskiego we w miarę dobrym stanie w tym okresie no strasznie trudnym. Bardzo dziękuję, pan profesor Paweł Kowal, poseł koalicji, obywatelskiej dziękuję dziękuję bardzo. polskiego bardzo Ogłoszenie społeczne.